24 pytania. Rozmowa poranka. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Witam pana, panie ministrze. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Za nami konsultacje międzyrządowe polsko-ukraińskie. Przed nami konsultacje polsko-czeskie. Czemu to ma służyć? No, panie redaktorze, żyjemy w czasach, w których wymiana informacji, ustalanie wspólnych strategii, wspólnego jakby, no, spojrzenia na politykę zagraniczną ma kluczowe absolutnie znaczenie. Te rozmowy polsko-ukraińskie są bardzo intensywne w ostatnich miesiącach. Dzięki temu też my możemy lepiej rozumieć aktualną sytuację na froncie, lepiej rozumieć też potrzeby oczywiście naszych ukraińskich sąsiadów, ale przede wszystkim możemy lepiej rozumieć, jak agresywną politykę prowadzi Rosja, gdzie są ewentualnie te miękkie podbrzusza, które w ramach polityki europejskiej staramy się później forsować. To po pierwsze. Po drugie, no, w ramach Unii Europejskiej z partnerami takimi jak Czechy, no, musimy rzeczywiście tutaj intensywnie prowadzić dialog, dlatego że to jest państwo, które w wielu kwestiach nas popiera. To, na tym polega budowanie koalicji w ramach Unii Europejskiej. Stąd też dzisiaj posiedzenie międzyrządowe w Czechach. Jesteśmy właśnie w tym momencie na lotnisku. Za chwilkę będziemy startować do Pragi. Sprawa Turowa pomogła czy zaszkodziła? Sprawa Turowa jest sprawą zamkniętą. Nie sądzę, żeby była w jakikolwiek sposób przypominana na dzisiejszych rozmowach. Ja w ostatnim czasie kilkukrotnie widziałem się z naszymi czeskimi przyjaciółmi. Ani razu ta kwestia nie była podnoszona. Uznana jest za zamkniętą, wyjaśnioną. Budujemy dzisiaj przyszłość polsko-czeskich relacji na tym, co nas łączy. A tak jak mówiłem, łączy nas naprawdę bardzo wiele. Peter Fiala, to on zastępuje teraz Viktora Orbana i wchodzi w buty, powiedzmy, tego największego sojusznika w Grupie Wyszehradzkiej? Panie redaktorze, no, w Grupie Wyszehradzkiej oczywiście Grupa Wyszehradzka przechodziła różnego rodzaju przez ostatnie 30 lat formuły współpracy. Czasami były tak zwane górki, czasami dołki. Na pewno Peter Fiala jest tutaj bliski, jeśli chodzi o rozumienie polityki rosyjskiej, jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa. Z aktualnym konserwatywnym rządem w Czechach na pewno rozumiemy się dużo lepiej niż z poprzednim na przykład rządem w Pradze. Andrzej Babisz. Nie chciałbym tutaj komentować, czy ktoś wchodzi w czyjeś buty. My jako Polska mamy obowiązek szukania sojuszników tam, gdzie oni są i przekonywania innych naszych sojuszników do naszych racji, do racji Europy Środkowej, bo to jest przecież dzisiaj ważne. Rosja zagraża całemu regionowi, nie tylko Ukrainie. Jak ktoś tego nie rozumie, prowadzi politykę krótkowzroczną albo opartą tylko jakieś swoje wyobrażenia, a nie faktyczną analizę rzeczywistości. To setny dzień tej nowej odsłony wojny na Ukrainie, wojny toczącej się od roku 2014, ale w tej krasie znanej nam od 100 dni i walecznej obrony Ukraińców, bohaterskiej obrony Ukraińców, nikt się nie spodziewał, że Ukraińcy dadzą radę aż tak długo. A i wszystko przed nimi jeszcze, to żeby była też sprawa jasna. Natomiast wczoraj w rozmowie z Pawłem Kowalem, który zna się trochę na polityce wschodniej, żeby nie powiedzieć dobrze się zna na niej, czy też bardzo dobrze, wychwalałem Czechów, że diametralna zmiana postawy Czechów na przestrzeni lat, którzy dotychczas zachowywali się dość wstrzemięźliwie, żeby nie powiedzieć nawet tchórzliwie, a tym razem stanęli rzeczywiście na tej pierwszej linii, jeśli chodzi o pomoc Ukraińcom. No tak, wszystko więc zależy od tego, kto rzeczywiście rządzi na stolicy w Pradze. Wiemy tutaj, że w poprzednich latach ta polityka była prowadzona różnie, ale też pamiętajmy, że czeskie elity zmieniły jednak swoje postrzeganie. Ja pamiętam, kilka tygodni temu miałem honor towarzyszyć panu prezydentowi Dudzie w rozmowie z prezydentem Zemanem, który to prezydent Zeman jeszcze do niedawna, no, prowadził taką politykę, która no, gdzieś tam balansowała pomiędzy Rosją, częściowo Chinami. Dziś absolutnie w sposób jednoznaczny mówi: pomyliłem się, bo uważałem, że z Rosją można było prowadzić jakiekolwiek rozmowy. Dzisiaj widzę, że Rosja
prowadzi agresywną politykę, prowadzi politykę rewizjonistyczną. Nie ma mowy tutaj o innej naszej reakcji, jak twardej reakcji sankcyjnej i twardego wsparcia Ukrainy. Więc nawet tacy najzagorzalsi zwolennicy dialogu rozumieją to. Myślę, że wielu innych polityków zachodnioeuropejskich też ma w pełni szansę na zrozumienie tego fenomenu, jakim jest dzisiaj Rosja rządzona przez KGB-istowskie elity. Myśli pan, że do tych elit europejskich już to dotarło? Czy te elity europejskie, w cudzysłowie rzecz jasna, mają świadomość tego oporu studniowego? Panie redaktorze, myślę, że do wielu rzeczywiście dotarło, wielu jest w szoku. Stąd też między innymi takie przekonanie, że polskiej opinii, polskiego rządu warto słuchać, bo jak się okazało, mieliśmy rację ostrzegając przed Rosją. Oczywiście nie wszystkim na Zachodzie przyjdzie to łatwo, ale dziś rzeczywiście dużo bardziej intensywnie wsłuchują się w naszą opinię, w naszą analizę. Natomiast no niestety, jak słyszymy, pojawiają się też głosy wśród elit europejskich nawołujące do jakiegoś powrotu do dialogu, które miałoby być okupione kosztem jakichś cesji terytorialnych. Absolutnie nie możemy pozwolić... Jak to się mówi, danie szansy Putinowi wyjścia z twarzą. No tak, tutaj ten niesławny cytat prezydenta Macrona, zresztą mocno skrytykowany z różnych stron na poziomie europejskim. Ja ostatnio miałem okazję być na szeregu spotkań europejskich i naprawdę to nie tylko Polska czy państwa bałtyckie, ale także i państwa zupełnie z drugiej strony, z południa czy z dalekiej północy krytykowały tego typu podejście. Natomiast to jest jedno podejście Macrona. Drugie niestety, które częściowo politycy Europejskiej Partii Ludowej, jak Silvio Berlusconi, przedstawiają, prawda, że trzeba koniecznie coś Putinowi dać. Ja zawsze wtedy odpowiadam, no to może pan Silvio Berlusconi chciałby coś zaoferować z własnego interesu albo z własnego biznesu albo czegokolwiek, co on ma swoje własne. Dlaczego miałby rozporządzać terytorium suwerennego państwa, jakim jest Ukraina? Pomijając majątek, panie ministrze, i troszeczkę tak trawestując, to może mu najwyżej bunga zaoferować. No niestety tym chyba się w historii polityki międzynarodowej przede wszystkim sławił, tak jak mówię, polityk Europejskiej Partii Ludowej Silvio Berlusconi. Nie sądzę, żeby miał mandat tutaj do jakichkolwiek negocjacji. Na szczęście to są głosy odosobnione tylko wśród jakichś właśnie takich części europejskich chadeków. Większość elit europejskich to doskonale rozumie. Mam nadzieję także, że w pełni zrozumieją to kiedyś nasi sąsiedzi niemieccy i przejdą od słów do czynów, bo dziś wielu ich strategię nazywałoby trzema słowami. Parole. Słowa. Natomiast jeśli przychodzi do konkretnych czynów, konkretnych decyzji o przekazaniu sprzętu wojskowego, to o ile Polsce zajmowało to dni, najwyżej tygodnie, to niemieckim elitom zajmuje to już 3 miesiące bez jakiegoś konkretnego skutku. No ale jednak coś tam Niemcy na Ukrainę wysłali, włącznie z tym, że teraz systemy te antyrakietowe obrony powietrznej mają wysyłać. Przynajmniej takie deklaracje padają. Dlatego właśnie o tym mówię, panie redaktorze. Deklaracje, bardzo się cieszymy z tych deklaracji. Natomiast po tych rozmowach w Kijowie rozumiem doskonale, że strona ukraińska nie cieszy się z samych tylko deklaracji, bowiem deklaracji było już sporo i deklaracjami nie jest w stanie bronić Donbasu. To, czym jest w stanie bronić Donbasu i swojej granicy, to artyleria, to czołgi, to amunicja i tego potrzebuje, a nie tylko deklaracja. Mark Brzeziński, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, w Warszawie, mówi, że ta współpraca polsko-amerykańska nigdy nie była tak mocna jak w tej chwili i nigdy nie była tak bliska. O tym w magazynie Polska The Times można przeczytać, Metropolia Warszawska. To pozytywny chyba sygnał. Panie redaktorze, to nie tylko Mark Brzeziński, Antony Blinken, szef Departamentu Stanu, określił ostatnio stosunki polsko-amerykańskie jako najlepsze w historii. Co też pokazuje, na jakim jesteśmy etapie i jak skuteczną my prowadzimy z kolei dyplomację, bo byli tacy tutaj domorośli eksperci, którzy mówili, że z racji tego, że jakiś jeden czy drugi tweet gratulujący Joe Bidenowi będzie był opublikowany godzinę czy dwie później, przełoży się to absolutnie na negatywne relacje polsko-amerykańskie. Oczywiście bzdury kompletne. Wiemy dobrze, że
polsko-amerykańskie relacje oparte są o twardy fundament wspólnych wartości, wspólnych interesów. I Polska zarówno z Donaldem Trumpem, jak i z Joe Bidenem, jak i wcześniej z Barackiem Obamą stara się prowadzić jak najlepsze relacje, bo to są kwestie naszego bezpieczeństwa, bo to są kwestie naszego interesu narodowego i będziemy to robić. I to, że strona amerykańska tak to określa, tylko nas utwierdza w tym przekonaniu, że prowadzimy skuteczną politykę i prowadzimy politykę, która będzie procentować także i w tematyce bezpieczeństwa dla Polaków. Dziś Polacy są dużo bardziej bezpieczni. Wyobraźmy sobie, panie redaktorze, co by było, gdyby w Polsce nie stacjonowały wojska sojusznicze, gdyby w Polsce nie stacjonowały wojska amerykańskie, a to przecież wszystko jest decyzja ostatnich lat. Od szczytu w Warszawie 2016, gdzie gospodarzem szczytu natowskiego był prezydent Duda, poprzez kolejne lata, dzięki tej obecności amerykańskiej, dzięki obecności sojuszniczej, dziś na pewno czujemy się dużo bezpieczniej, mając wojnę tuż za naszą granicą, a to jest wymierny skutek naszej polityki zagranicznej. A będziemy się czuć jeszcze bardziej bezpiecznymi, tym bardziej, że na szczycie Paktu Północnoatlantyckiego w czerwcu, a więc w tym miesiącu w Madrycie, ma rzekomo zostać ogłoszona decyzja o tym, że z tak zwanej rotacyjnej obecności wojsk amerykańskich w Polsce przekształci się ona w obecność stałą. Panie redaktorze, to jest postulat polskiej polityki zagranicznej od wielu lat, przekształcenie tej takiej czasowej czy stałej rotacyjnej, bo ona tak się nazywa, stała rotacyjna obecność, w absolutnie stałą obecność bez konieczności tej rotacji. Natomiast na tym etapie trudno jest oczywiście przewidzieć, jak ułożą się stosunki przez najbliższe tygodnie, prawda? Czy ta decyzja już zapadnie na szczycie w Madrycie, czy nie. My oczywiście aktywnie nad tym pracujemy, ale są też takie głosy, które są już gdzieś tam podnoszone, że przecież w sumie ta Rosja to nie jest aż taka groźna, no bo zobaczmy, nie jest w stanie wygrać nawet żadnej bitwy na Ukrainie. Przegrała bitwę o Kijów, przegrała bitwę o Charków. My na to odpowiadamy, rzeczywiście, rosyjska armia na pewno jest w dużo gorszym kształcie, niż się to wydawało, ale nadal jest bardzo silna. Nadal to są jednak tysiące sprzętu, czołgów, artylerii, różnego rodzaju wyrzutni rakiet, które masakrują państwo ukraińskiego infrastruktura, które stanowią cały czas zagrożenie dla nas wszystkich. Na szczęście mam nadzieję, że zapadnie decyzja o przyłączeniu NATO, do NATO Szwecji i Finlandii. To z całą pewnością zapewni nam większe poczucie bezpieczeństwa od flanki północnej w basenie Morza Bałtyckiego, ale to też decyzja jeszcze przed nami. Pod warunkiem, że zgodzą się Turcy, ale to jest temat na inną przepraszam, rozmowę. Panie ministrze, odnoszę takie wrażenie, i oczywiście pan może odpowiedzieć, że jest to pańskie wrażenie i to jest taka odpowiedź, której się najbardziej obawiam w sumie. Ale wie pan, ja nawet nie tylko odnoszę wrażenie, ale mam pełne przekonanie, że Amerykanie przyczynili się do tego, że nasze KPO zostało odblokowane. Mylę się, czy się nie mylę? Panie redaktorze, na pewno aktywność polskiej dyplomacji na wszelkich forach przyczyniła się do odblokowania KPO i to na wszelkich forach można rozumieć oczywiście szeroko. My rozmawialiśmy z szeregiem państw i z szeregiem instytucji. Oczywiście. Panie ministrze, to ja wiem, ja właśnie się czegoś takiego obawiałem. To ja w takim razie doprecyzuję. Jaką rolę odegrały Stany Zjednoczone w przypadku naszego KPO i jego odblokowania? Panie redaktorze, na pewno, tak jak powiedział Blinken, najlepszy stan relacji polsko-amerykańskich wpływa także pozytywnie na relacje polsko-unijne, czy polsko-europejskie, tak bym je nazwał. Więc ja też nie ukrywam, że wielokrotnie w rozmowach z Amerykanami podnosiłem ten temat kwestii odbudowy zaufania ze strony Warszawy w kierunku Brukseli, konieczności tutaj dobrej współpracy, czego wymiernym efektem byłoby odblokowanie KPO. Jeśli te rozmowy polsko-amerykańskie przysłużyły się w jakikolwiek sposób w odblokowaniu tych środków, to tylko przecież dobrze dla polskiego interesu. No ma pan tutaj, redaktor,
prawo do takiej interpretacji, ma pan intuicję, którą na pewno wielu polskich dyplomatów uznałoby za słuszną. Panie ministrze, to jeszcze na koniec. Boris Johnson, ta propozycja przyszła trochę niezauważona w ogóle, trochę się dziwię nawet, powiem szczerze. Boris Johnson generalnie, czyli premier Wielkiej Brytanii, mówi tak, dajcie sobie spokój z tą Unią Europejską, to jest apel do Polski, chodźcie jako Polska razem z nami, Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Australią. Panie redaktorze, jeśli chodzi o współpracę z Wielką Brytanią, to oczywiście mamy ją bardzo intensywną, bardzo taką rozbudowaną na poziomie natowskim, na poziomie relacji bilateralnych. Natomiast no, naturalnym środowiskiem dla nas jest Unia Europejska. W tym wypadku nie ma tutaj żadnych planów, jakichkolwiek forów integracyjnych innych niż Unia Europejska. Jeśli Boris Johnson jest zainteresowany intensyfikacją współpracy z Polską, mamy do tego odpowiednie fora współpracy NATO i tak jak mówię, nasza współpraca dwustronna, która jest w bardzo dobrym kształcie, naprawdę bardzo dobrym. Brytyjskie wojska przecież też stacjonują w Polsce. Natomiast nie sądzę, żeby były takie pomysły, żeby to było w interesie Polski dzisiaj do jakiegoś, prawda, kolejnych kroków podobnych do tych, które przeprowadził Boris Johnson w swoim kraju. To żeby całkowicie nie wyszło na to, że przeze mnie ten lot do Pragi jest opóźniony, zapytam pana na koniec. A co ze Słowacją? Bo jakoś dziwnym trafem cisza o Słowacji. Panie redaktorze, Słowacja no, jest oczywiście aktywnym również graczem w grupie wyszehradzkiej, aktywnie prowadzi politykę, ale no, dziś rzeczywiście może nie jest najbardziej rozpoznawalnym aktorem, ale również wspiera Ukrainę. Szereg działań humanitarnych zostało tutaj podjętych ze strony Bratysławy, popiera politykę sankcji, więc absolutnie jesteśmy tutaj na dobrej ścieżce tej współpracy. Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych, dziękuję panu, szczęśliwego lotu życzę. Całemu polskiemu rządowi, który dziś udaje się na te wspólne rozmowy polsko-czeskie.